No i w końcu nową kamerą nagrywany nowy odcinek. Witam Was w kolejnym odcinku. Tak więc dzisiaj trzeba tym wszystkim tutaj wyjechać. Trzeba rozebrać zwolnicę, wyjąć je, zdiagnozować. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać tutaj, o, tu przyszedł już rozdzielacz, a tu są już uszczelki góry silnika, bo reszta będzie składana na Reinza, będzie bez uszczelek składane, bo produkowane teraz uszczelki dają dużo do życzenia. Jedyną prawilną uszczelką misy olejowej, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, jest to uszczelka zetorowska, taka, ona jest takiego materiału fajnego, tak jak tu już otwierałem, o, podobny materiał jest, o, właśnie tutaj, zobaczcie, jak grubość tej uszczelki, to jest do kolektora wodnego. I ona jest takiego sztywnego materiału, nie jest taka gówniana, taki zwykły gówniany materiał. Ale teraz chciałbym Wam pokazać, jak ta uszczelka wygląda. Jest to uszczelka cała blaszana. Zobaczcie, z jednej strony blacha, jak i z drugiej strony blacha, a w środku, o, taki rdzeń. Nie wiem, czy to widzicie. Także tak to teraz wygląda. I te uszczelki, moim zdaniem, to są nadrudne warunki. Taka uszczelka, która powinna to wszystko wytrzymać. I zobaczymy zresztą, bo o, tutaj gdzieś, czekaj, gdzieś były uszczelki Ursusa. Gdzie one tu są? Gdzie je mam? Gdzie one są? O, tu są, dobra, tu są. O, to są uszczelki ursusowskie, które nie wytrzymały presji, ale też może być to wina tego, że właśnie nie było wymiany tego ciepła i nie było dużego obiegu otwarte. No, tak więc Wy wypowiecie się na ten temat, które uszczelki według Was powinny więcej wytrzymać. Moim zdaniem tamte są dużo lepsze niż tutaj, ale to tylko takie moje szybkie zdanie, ale jeszcze chyba otworzymy na szybkości, oto ten rozdzielacz. O, otwieramy, pyk, pyk, o. Tak. O, jest. Jakiś tam budżetowy rozdzielacz. O, i on będzie, o, zobaczcie, jedna ta sekcja nurnikowa jest tutaj. I ten rozdzielacz chcę zamontować, o, coś takiego tu. O, tak coś. Ale oprócz tego, że będzie ten oto taki rozdzielacz, to dzisiaj tak to oglądając, tak sobie zdałem sprawę, że tu nie ma kostki tej jak w 60. I tu jest grzechem zostawić to wszystko tak jak to jest. I fajnie byłoby to wszystko tutaj, to wywalić, to. I już jeden kiedyś taki projekt robiłem. I tylko teraz będzie pewnie parę komentarzy się będzie takich, że coś zgapią od kogoś. Tylko że wiecie co? Ja byłem autorem tego projektu i to tylko teraz będzie udoskonalanie go. I bym tutaj taką konsolę fajną tego zetora tutaj sobie zamontował. I do tego jeszcze tylko dwa te boczne siłowniki i powinno być ok. A ten plecak służyłby tylko jako spornik tej oto osi. Tutaj cały środek byłby wybebeszony. I tak jak w tamtym byłoby, ten tu element byłby wyautowany. I tylko tu to zostałoby obrócone, tutaj zostałaby dorobiona oś taka na wymiar i zostałaby ona na ciasno wpasowana i tutaj ona by była, o, na takie uszczelnienia, takie o-ringi i to byłoby właśnie chyba najlepsze rozwiązanie, wszystko zaślepione zostałoby i tak chyba to zrobię, że tak to właśnie będzie porobione. A Wy jak myślicie, będzie to stawiać egzamin? Tylko że jest jeden mały szkopuł. To wymaga bardzo dużej ilości pieniędzy, a ja nie wiem, czy mój budżet będzie się spinał, żeby takie coś zrobić, bo same torami jedno, jak i drugie, to jest już ponad prawie 2000 zł, do tego dwa siłowniki, to już mamy jakieś 2600, do tego ta cała konsola tutaj, to jest jakieś 1000 zł, to jest 3600, ale fajnie by było, no kurde, zobaczę, jak to wyjdzie. Bo fajnie by to było tak fajnie zrobić, żeby to już było na tip top, żeby tu już do tego nigdy nie wracać, żeby to wszystko tu pozamykać, żeby tej hydrauliki tu już w ogóle nie używać.
hydraulika by miała wyjście z tej podstawy prosto do rozdzielacza i byłby tylko podłączony jeden wolny spływ po ten oto plecak i wtedy by to było tak naprawdę tak, jakbym sobie to chciał, ale jeszcze lepiej, jakbym to chciał, to tą pompę w ogóle wyeliminować i z tej tylko tej pokrywy wziąć zasilanie do pompy na przodzie silnika, gdzie ona by było, miała ten napęd i byłoby niezależnie podnośnik od wałka WOM i wtedy by naprawdę to było wtedy tak, jakbym sobie to wymarzył i wtedy by i przede wszystkim jeszcze bym założył dwa filtry, jeden wysokociśnieniowy, drugi na ssaniu i ten olej byłby ciągle filtrowany, bo na tą chwilę, tak szczerze mówiąc, w 60 nie ma w ogóle filtrowania, jest tylko ten śmieszny filterek, o, w tamtej podstawie jest ten śmieszny filterek siatkowy oraz tu jeszcze taki magnetyczny filterek w pokrywie podnośnika, który wybiera tylko jakieś tam pojedyncze opiłki i to jest wszystko. Dobra, bierzemy się teraz do roboty, bo czas goni. Dobra, błotniki już są odkręcone. Teraz wystarczy wyluzować. Ale to jest wszystko fajne. Tak, fajne. O! O kurde. Tylko ja tego tak nie mogę zdjąć. Tylko trzeba podłożyć kobyłę. O. Dobra. Bezpieczeństwo przede wszystkim, jak to mówią. O, tak. Tylko teraz, o, to jest za wysoko. O, to tak. O. Czekaj. O, to jest git. Teraz może spokojnie zdejmować. O. Tą śrubę wyjąć. O. I błotniki idą tu. Nie wiem, co z tymi błotnikami, ogólnie są tak pokiereszowane, że to aż strach gadać na ten temat. O. Część śrub poobcinana, bo się nadawało do wykręcenia. Kurde, kaczą dupę. Pytkę z Bysia. Co? Dobra. Za chwilę wyjmiemy te dzwonnice. Weź tam, weź chwyć go. Kuźwa. Rozpierdziela. Dobra, dawaj go na koło. Tu. To jest. Teraz skrzynki i wtedy te zwolnice będziemy targać, nie? Nie pomożesz. Dobra, ja najpierw tu rozpierdzielam te hamulce i wtedy zobaczymy, co dalej, bo tu ja pierdzielę, to wszystko jest do dupy, to wszystko złom jest. Katastrofa. I katastrofen. Tutaj te dwie, ale hamulce, o. Brzydę, kurde. Lux torpeda. Teraz tu raz, dwa. O, przoduszka. Tak. O, rach. Ciach. O, teraz już wiem, czemu mi się tak te klinowały te skrzynki tak dziwnie. Teraz wszystko wiem. O, tu jest blokada. Ten mechanizm blokady jest taki trochę, widać, że teraz jest zjebany. Teraz to mniej więcej już wszystko wiem. Tylko teraz zobaczymy, zdejmie się zwolnicy, to się zobaczy, jak to naprawdę wygląda, bo na razie to tak jest pif paf. O. Skrzynka tu. Druga skrzynka out. Ta jest nakrętna.
To tu trzeba będzie tu trochę pokombinować nad tym. Pedał sprzęgła zostaje, bo naprawdę sprzęgło bardzo fajnie działa. Tylko teraz tak, co z ręcznym? Tu z ręcznym coś się dzieje niedobrego, bo niby jest, ale tak jakby go w ogóle nie było. A tutaj jeszcze nigdy nie zaglądałem, nigdy go nie regulowałem. Tak więc fajnie byłoby tu zobaczyć. O, tu jest na 14 klucz. Tutaj coś się dzieje. O tak. Tu ogólnie powinien być... O jest. Tu jest śrubka chyba nawiercona jest. Bo powinien być taki trzpień z... Na końcu powinien mieć otwór. Kurde, tu wystarczyło tylko podregulować i byłby ręczny. Dobra, jest ok. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. O, są to nitowane. Tutaj jest jedna z... Jo, to są jeszcze te stare chyba... Dobre okładziny, zaraz zobaczymy co tu jest, ale jak się nie mylę, to ręczny zostaje i będzie zajebisty. Tylko wystarczy go dobrze wyregulować i ręczny będzie jak brzytew. Bo wam pokażę, jak to już będę składał, jak to poprawnie wszystko wyregulować. Bo to też jest sztuka, bo niektórzy tutaj regulują, ale jak tutaj wyregulujecie, to już tutaj nie ma siły tego, jak to go napiąć i wtedy ten ręczny i tak nie działa. Tak więc teraz co, przewody? To jest 13 czy 14? To jest 14. To jest 13. A za chwilę wam pokażę zestaw pedałów z tłustej 60. Bo taki na tą chwilę posiadam. Taki zestaw tutaj tych pedałów. Tu to wszystko idzie wek. A tu będą właśnie pedały od 60 założone po to, aby można było rozdzielić te hamulce. O. Tak. Niektórzy właśnie widziałem, że niektórzy dają komentarz, żeby zamiast tych dwóch pompek, czyli ta jedna długa, druga krótka, założyć dwie krótkie i korektor siły hamowania ten zakładany z tyłu. Może i macie rację, bo nieraz to jest tak, że jakieś tam gorsze pompki się zakłada, to jest ogólnie wtedy problem, ale czy ja wiem, kurde, trochę tych układów też się porobiło i wam powiem, nigdy nie było z tym problemu. Ale ogólnie raz był problem, no to sobie przypominam i tam właśnie fajnie byłoby właśnie tak zrobić i myślę, że wtedy by nie było problemu właśnie z tymi hamulcami, ale człowiek się uczy całe życie. Tak więc też niektórzy mają właśnie rację, że występują problemy właśnie z tymi korektorami siły hamowania. O, tak, pyk, pyk. Ogólnie tu to rozwiązanie też jest spoko na tym trójniku, tylko że jest, tak jak mówiłem, prędzej jest taki jeden wielki, ogromny minus, że właśnie wtedy nie ma rozdzielenia prawy, lewy hamulec i to się wtedy chrzani, ale nie znam takich amatorów, co to właśnie takie rozwiązanie lubią i im to pasuje. Ja wam powiem, to też tak zbyt nie przeszkadzało, tylko nieraz brakowało tego i gdyby nie robił tego remontu, by to dalej było tak, nie? Bo to z tym nie było żadnego problemu. Hamulce były jak brzytew. Z hamulcami tu w ogóle nie było problemu, naprawdę. Może dopiero teraz się zacznę, jak założę te właśnie dwie pompki i teraz będą dopiero problemy. Kurde, bym tak nie chciał. Jak wy myślicie? Jak to będzie? O, dobra, to tak. Teraz tak, co ja bym chciał zrobić? To jest zasilanie, to jest tutaj wyjście. Będę chciał to wszystko tu odkręcić. To. To jest tutaj, tak. To tu się wysuwa, ale to dopiero jak ten podest tu wyjmę. To jest już wszystko też takie szuwarobegenne. Dobra, tutaj by trzeba zabezpieczenie wyjąć. Tutaj zabezpieczenie Segera. Idę po szczypawki. Bo mam na tym na drugim warsztacie szczypawki. A podejdę i to wyjmę. I teraz tu to by trzeba wykręcić wszystko. To chyba 19 jest. Trochę porządku tu zrobiłem, to jest od razu inaczej. Ale nie ma 19, ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej. Kurde, no. Gdzie one są wszystkie? Ja wiem, gdzie jest jedna. Dobra, trzeba chyba iść po 19. Stary układ hamulcowy zdemontowany. O, tu już leży. Ta strona jest już wolna od wszelkiego zanieczyszczenia starym układem. Skrzyneczka jedna tu.
obciążniki lądują chyba gdzieś pod stół, tak żeby nie przeszkadzał. O, dobra. Wjeżdża żurawik. W tym piachu. Teraz jak to tu ustawić? Kurde, silnik miał wyjechać. I dupa, dalej stoi. O, dobra. Jedziemy do góry. Dobra, już jest git. Ciach, ciach. Jeszcze te trzy. Będzie wszystko jasne. O, jeszcze trochę wyżej. O, tutaj taśma hamulcowa trzyma. To jest, o, nawet takie coś, cokolwiek. I sobie, o, przesuwamy taśmę. Byłaś. Suko. O. Idzie. O. Dobra. Tu już chyba jest luźno. No i czemu nie chcę wyjść? Trochę niżej. O, właśnie tak. Widzisz, tam sobie dałem radę. Tak sobie myślałem właśnie, że co ty tym robisz. Tu uszczelniacza w ogóle nie ma. No po co? Tu on jest zmielony. No jak to miało działać? Ja co z blokadą jest? Blokada tu nie funkcjonuje. Blokada wygląda tutaj dobrze. No
już wiadomo, czemu blokada nie działała. Znalazłem tylko jeden kamień. O, drugiego kamienia nie było. Do tego lekko objechane zęby. Ale tutaj będzie zrobiony taki patent fajny, bo jak widzicie, fabrycznie są te zęby zrobione ze stożka. A ja to sobie przerobię i zrobię je na płasko, tak aby one już nie wyskakiwały, bo tutaj trzymać tą blokadę to jest katastrofa i wszystko będzie fleksikiem podcinane na płasko, bardziej żeby było na płasko i wtedy nie ma problemu z blokadą. O, tak samo, o tutaj ten uszczelniacz. Uszczelniacz jest tutaj pokiereszowany. On jest twardy jak drewno. Tylko teraz tak, teraz by się przydało to rozpołowić. Ciach, tutaj może się uda odbić. O, poszło. O, leży tu na spodzie. O, kamień. O, na spodzie sobie leżał. I teraz jak tu, w jakim stanie są te widełki. Bo jeżeli one będą wybite, to to będzie wypadać. No o. Czyli te widełki są zdyskwalifikowane do dalszej eksploatacji. Albo że jakiś nadwymiar tych oto rozmiarów i się po prostu zregeneruje te otwory i żeby to było wszystko na sztywno. No widzicie, uszczelniacz też jest przecięty, bo zostało źle wyregulowane, bo musi być naciągnięty ten właśnie ten zębnik, żeby nie szorowało. O, zdejmę sobie tą pokrywę, zobaczymy w jakim stanie tu są poszczególne. Kurde, ta przedłużka jest już dobita. Te klucze są tak miękkie. Boże święty. Ja wam powiem tak, ten zestaw ma ile? Z 2 lata? To jest po tych 2 latach to jest masakra do rzeźnia. To jest tak miękkie, to jest taka plastelina, że nie pytajcie. Ja mam zestaw Kowala, który kupiłem sobie w wieku, nie wiem, chyba 15 lat miałem. I jeszcze go mam dotychczas. I te klucze są dosłownie niezniszczalne. Jeżeli ich mocą bez głupoty się nie uszkodzi, to trzymają naprawdę bardzo długo. A te tu to kurde, jakaś sieczka jest. Już pełno nasadek, już połamanych, pozużytych. A Kowal cały czas daje radę. No i można też, o, ten czarny fajny zestaw też jest Waryńskiego, lecz tam jest też cena, nie? Ale też, one się udaru nie boją nic. Ale te tu to takie trochę dla szwagra na prezent można zrobić. Takiego domorosłego mechanika, ale tak, żeby używać w warsztacie czy coś, to przy cionikach to jest tak trochę śmiechu warte. Dobra, to tu. O, i teraz jeszcze te dwie śruby na 22 klucz. Gdzie on teraz jest? O, a może grzechotka wejdzie. O, poszło. I zobaczcie, pokrywa cała ładna, sucha. Tu tylko się trochę rozlało przy nalewaniu oleju. Ale tak dosłownie, widzicie, suchutko wszędzie dookoła. Tak więc idzie wszystko poskładać tak, żeby było wszystko ok. Tylko na wszystko trzeba właśnie zwracać uwagę. Bo jeżeli zrobimy coś niestarannie, to wiadomo jak to jest. I przede wszystkim pilnować tego, jak to się składa, bo trzeba wszystkie, jakby to powiedzieć, procedury muszą być zachowane, żeby czegoś nie poniszczyć oraz żeby wszystko ładnie doległo, powyciskało nadmiary pasów szczelniających. Ten będzie naprawdę ok. Ale wiecie co, jeszcze odkręcę ten oto lewarek. Ja wam powiem taką fajną małą anegdotkę, bo się odezwał jeden z widzów i mówił, że ma taki oto lewarek zmiany biegu, który mu już nie jest potrzebny, a jest nowy leżący na półce i czy bym chciał. A że widzicie, że ten jest już taki mocno wyeksploatowany, to tutaj jak znalazł, kurde. Także dziękuję bardzo, a w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu, poniedzieli, myślę, że już dojdzie i będziecie mogli zobaczyć, jak to właśnie wygląda. O, poszło. O, ten palec swoje lata świetności ma już za sobą. O, ta sprężyna, o, zobaczcie, jak to jest wszystko wyrobione. Ta sprężyna też jest trochę miękka i przez to też mogą biegi wypadać. Może być problem z biegami, ale teraz jak tutaj będzie wyrobione, a i zobaczcie, tu jest właśnie
Tak się wszyscy zastanawiają, gdzie jest odpowietrzenie skrzyń biegów w 60. A właśnie tutaj jest odpowietrzenie. Taki błąd jeden popełniłem przy przeróbce tego. Tu byłaby założona dźwignia biegów od 30 i wywalona ta właśnie od 60. I ta skrzynia to nie miała odpowietrznika i wywaliło cały olej na zewnątrz. Znaczy uszczelniaczami, nie? Wszystko porozpierdzielało. I wtedy, gdy został dołożony chyba w korku albo w bagnecie, zrobiłem odpowietrznik taki. Taki normalny ze sprężynką. Skończył się problem, ale nie wiem, czy to zostało powiedziane, że to zostało zrobione i został ten problem rozwiązany. Tak jak wiele innych, ale to już tam. Szkoda gadać. Czekaj, łomik. Gdzie tu jest łomik? Gdzieś tu kiedyś był, ale się zmył. Nie ma, ale dobra. Jest oto taki młoteczek. I tutaj, o. Gdzieś można włożyć. O kurde. To rozerwać teraz będzie problem. La 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 la. O. Nie da rady. O, poszło. O. Tak właśnie trzyma dobrze założona pokrywa. I zobaczcie, bez uszczelki, zostało tylko założone na pastę. I trzyma naprawdę, zobaczcie, znikome ilości tego. O, tutaj pokrywę można położyć. I zobaczymy sobie teraz stan tych listew. Te listwy ogólnie mam nowe, raczej nowe, dobre, w dobrym stanie. Mam cały zestaw tych listew. Ale nie wiem, czy to będę wymieniał, czy nie. O. Jak to tu wygląda? Nie no, to jest wszystko baja, kurde. Nie ma troszkę dziury w całym. Z biegami tu w ogóle nie było problemu, także skrzynia zostaje na swoim miejscu. Kurde, wiecie co? Nie spodziewałem się, że już to jest taka godzina. Tak więc ja chyba będę kończył już na dzisiaj tą robotę. A że się domagacie odcinków z 60, no to muszę jeszcze go dzisiaj złożyć, tak żeby jeszcze na dzisiaj albo na jutro, czyli na niedzielę był. Bo jeszcze muszę jeden rzecz szybko dokończyć, czyli odpalanie silnika od Bizona, też bardzo fajny, ciekawy temat. I też może ktoś będzie poszukiwał takiego silnika, to jest u mnie na zbyciu, a drugi jeszcze jest na części. Tak więc czekajcie na kolejne odcinki, ja już będę powoli kończył, a w kolejnym odcinku rozbieramy zwolnicę jedną, jak i drugą, zwalamy ją całkiem i mam nadzieję, że już to wszystko będziemy powoli myli i składali w całość. A wy dajcie znać, co myślicie na temat mojego pomysłu, czyli założenie tutaj tej konsoli, wywalenie tego całego tego ustrojstwa, tego środka, zostawić to jako obudowę do ramion. Tylko że ramiona też muszą być wtedy inne założone, takie do siłowników wspomagających. No bo te przerabiać to nie wiem, czy to wyda, żeby te przerobić. Fajnie by było, ale nie wiem, czy to wyda. Wolałbym nie. Wolałbym oryginalne takie założyć, te zatorowskie z tymi bolczykami, no ale jak fundusze nie pozwolą, to zrobi się po Januszowemu. I to powinno też ogólnie trzymać. Widziałem, że niektórzy też przerabiają i naprawdę duże ciężary tym podnoszą i to trzyma. A na tą chwilę już będę kończył. No widzicie, do wymycia to wszystko jest, do wyczyszczenia, do wymycia i będziemy składać to powoli, albo i szybciej. Także co? Żegnam się z wami, trzymajcie się, do następnego, cześć.